Dzień dobry, witam państwa ponownie, Marek Szudaj. Tym razem porozmawiamy z panem Radzymem Wójcikiem z kancelarii Baker & McKenzie. Dzień dobry. Dobry. Rozmawiamy w przeddzień kongresu Impact Fintech, czyli takiego kongresu dwudniowego, który zaczyna się w środę w Katowicach, który będzie poświęcony tylko i wyłącznie fintechom. Może na początku wyjaśnimy, co to jest fintech. Fintech jest to zastosowanie nowych technologii w branży usług finansowych. I to może się przejawiać w wielu różnych sposobach, czy na wiele różnych sposobów. Od sposobu komunikacji firm z klientami, przez to, w jaki sposób firma zarządza wewnątrz swoimi procesami, po tworzenie jakichś zupełnie nowych, wcześniej niespotykanych produktów czy sposobu finansowania rozmaitych przedsięwzięć, jak na przykład crowdlending, czyli kiedy wiele różnych osób w internecie spotyka się i finansuje jakiejś innej osobie jakiś cel, który ona sobie przedsięwzięła. To jest teraz bardzo modny temat, w ogóle startupy, ale też fintech. I teraz jest pytanie, czy my organizujemy dwudniowy kongres w Katowicach, czy mamy szansę, żeby rzeczywiście na tym kongresie pojawiło się dużo fintechów z Polski, pochodzących z Polski, albo przynajmniej operujących w Polsce. I jakie szanse mamy na taki wygranie takiego wyścigu, który też jest widoczny, wyścigu, kto będzie, u kogo powstanie więcej bardziej interesujących fintechów, startupów? Organizatorom w Impactu udaje się ściągnąć całkiem sporą grupę osób z Polski, ale to, co jest super fajne, jest to, że ściągają też bardzo dużo gości z zagranicy, i to też z takich egzotycznych miejsc jak Japonia, jak Tajlandia, z których będą przedstawiciele środowiska fintechowego i branży fintechowej. Z naszej kancelarii przyjeżdża koleżanka z Singapuru, która jest tam partnerką i bardzo mocno angażuje się w rozwój regulacji dla fintechów i w działania firm z branży fintech. I jeśli pan zapyta, co Polska powinna robić, żeby wygrać, czy żeby być w czołówce tego wyścigu, to myślę, że powinna obserwować to, co się dzieje w innych krajach, i powinna starać się współpracować. Jak na przykład teraz KNF współpracuje z Singapurem. Właśnie będzie też przedstawiciel regulatora z Singapuru, więc ta współpraca jest bardzo dobrym pomysłem, bardzo dobrym kierunkiem i właśnie wpisującym się w tym, o czym mówię. Znaczy, nowe technologie polegają na współpracy ludzi, na wymianie myśli, i dlatego musimy być na to otwarci i musimy podpatrywać to, co się dzieje w różnych miejscach na świecie. Ale czy my mamy te fintechy? Czy to jest tak, że rzeczywiście jest o czym mówić? Myślę, że mamy fintechy, i na polskim rynku firm technologicznych, który w niektórych miejscach jest rozwinięty, ale w niektórych miejscach cały czas się rozwija i kształtuje, i tutaj nieocenione jest wsparcie chociażby Polskiego Funduszu Rozwoju, to branża fintech jest takim bardzo jasnym punktem, która jest dostrzegana przez na przykład zagranicznych inwestorów, choć trzeba też uczciwie przyznać, że ta moc polskich fintechów wynika nie tylko z oryginalności, kreatywności polskich startupowców, ale również z tego, jak bardzo zaawansowany i rozwinięty i nowoczesny jest polski system tych tradycyjnych banków. I ja słyszałem o kilku takich sytuacjach, gdzie przedstawiciele banków zagranicznych, zachodnich, przyjeżdżali do Polski podpatrywać, uczyć się i obserwować trendy, ponieważ no tutaj możemy z jaką dumą wspomnieć o tym, że w Stanach Zjednoczonych cały czas jeszcze bardzo żywe są czeki, które w Polsce się nigdy jakoś specjalnie nie przyjęły, a u nas bardzo popularnym sposobem są płatności kartą, czy nawet teraz dzięki Blikowi przez telefon komórkowy. Ale czy to przypadkiem nie jest tak, że wbrew pozorom ten szybki rozwój banków, szybki taki rozwój technologiczny utrudnia działanie, no bo fintechom, bo nie oszukujmy się, no nieco łatwiej jest pójść do Stanów, w Stanach Zjednoczonych, zrobić karierę, zaproponując coś podobnego jak Blik, czy ten Swish, czyli ten taki pierwotny pomysł, czyli szwedzki odpowiednik Blika,
kiedy oni tego nie mają, niż u nas, kiedy już pewne rozwiązania są bardzo zaawansowane. No u nas po prostu trzeba trochę bardziej pogłówkować, żeby jednak mimo wszystko na tle banków lepiej wypaść. Czy to trochę nie szkodzi? Kiedy słucha się przedstawicieli, czy tradycyjnych banków, czy startupów fintechowych, nie tylko w Polsce, ale za granicą, jak oni właśnie postrzegają drugą stronę, to jedna i druga strona zdaje się mówić, że my traktujemy ich jako partnera. To, kogo boją się na przykład banki, to są wielkie firmy technologiczne, zupełnie nie kojarzące się z fintechem, jak, albo nawet po prostu wielkie firmy, jak Starbucks, albo jak Facebook, bo tutaj to jest bardzo wielka ciekawostka, że Starbucks również realizuje technologie gdzieś w Stanach Zjednoczonych, które pozwalają na zapłatę pieniędzy. Ostatnio w Chinach było święto, podczas którego zwyczajowo Chińczycy obdarowują się kwotami pieniędzy. I po raz pierwszy w tym roku używali do tego komunikatorów internetowych i wymieniali te pieniądze po prostu, no, tak jakby ze sobą rozmawiali, ponieważ działające na tamtym rynku firmy umożliwiły taki produkt. Czyli to zupełnie nie był bank, to były firmy, które mają dużą taką renomę i świadomość marki, albo po prostu ufają im użytkownicy, i one mówią użytkownikom: słuchajcie, my stworzymy wam możliwości do przekazywania sobie pieniędzy, albo jakieś różne inne rzeczy, i są tutaj pewnie o jeden krok do przodu, bo są bliżej niż banki swoich użytkowników. No, z Facebooka korzystamy pewnie bardzo często, zdecydowanie częściej niż wybieram się do placówki bankowej. No to już pojawia się pytanie, czy przypadkiem Facebook nie jest za duży. Swego czasu były takie pomysły, żeby dzielić instytucje telekomunikacyjne, i było to robione, bo były za duże. Później się w przypadku banków to nie było, jakby nie robiono tego. Ale myślę, że też akurat ta rewolucja też nas czeka, ponieważ nie tak dalej wchodzi w życie dyrektywa PSD2, która de facto umożliwia wprowadzenie tego typu rozwiązań. Więc my też niedługo pewnie będziemy, tak jak Chińczycy, posługiwać się głównie komunikatorami. No więc, tak jak powiedziałem, no to jest realne wyzwanie dla banków, z którym muszą się zmierzyć, jak po prostu być tak blisko użytkownika, jak kawiarnia, tak, żeby tutaj nie posługiwać się tylko tym przykładem, do której wszyscy chodzą i wybierają swoją ulubioną kawę, i w związku z tym, no, kojarzy im się ona z bardzo przyjemnym spędzaniem czasu. Aczkolwiek ja o tej dyrektywie PSD2 wspomniałem też dlatego również, że to jest też taki przykład tego, co się dzieje w Europie, że jest wielka rywalizacja między poszczególnymi krajami, aby stworzyć takie środowisko, które dla właśnie fintechów, dla startupów, które będzie jakby dla tych startupów najlepsze, gdzie one będą chciały jakby się zjawiać i rozwijać. I jak pan sądzi, czy to jest tak, że my mamy szansę również w tych takich, jak ja to nazywam, wojnach regulacyjnych, szansę wygrać? Bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że no nie wojna, ale rywalizacja poszczególnych regulatorów istnieje, ponieważ jest zjawisko czegoś, co się po angielsku nazywa regulatory shopping, czyli wybieranie sobie miejsca, w którym te regulacje są najprzyjaźniejsze, i tutaj zwłaszcza Unia Europejska daje nam taką szansę, więc to jest szalenie ważne, żeby mieć świadomość tego, że jeśli my nie stworzymy w Polsce odpowiednich regulacji, to istnieje ryzyko, że po prostu przedsiębiorcy pójdą do jakiegoś innego kraju i tam zrobią, polscy przedsiębiorcy, i tam zrobią swój produkt, i z tego kraju na określonych zasadach będą również działali w Polsce. Wydaje się, że teraz bardzo dużo prac jest prowadzonych w kierunku tego, żeby Polska była przyjaznym miejscem, żeby przedsiębiorcy chcieli tutaj działać. Również podczas Impaktu będzie miejsce na takie rozmowy, zarówno na scenie, jak i w ramach takich wydarzeń towarzyszących, roundtables, gdzie po prostu decydenci się spotkają i porozmawiają, wymienią również doświadczenia z tymi osobami z zagranicy. No bo tutaj właśnie też, że wspomnę o mojej koleżance z Singapuru, która w takich pracach regulacyjnych w Singapurze brała udział, czy z tym panem z regulatora singapurskiego, tak, który przyjedzie, żeby ich zapytać, jak oni to zrobili, żeby się kojarzyli bardzo pozytywnie przedsiębiorcom fintechowym. Więc te dyskusje są, będą prowadzone również podczas Impaktu, no nam pozostaje trzymać kciuki za ich efekt. A o czym pan będzie mówił na Impakcie? Bo wiem, że pan będzie również występował jako mówca. W tym roku będę mówił
troszkę nie w 100% w związku z tym, czym się na co dzień zajmuję, czyli z transakcjami i z inwestycjami w rozmaite przedsięwzięcia, w tym fintechy, ponieważ będę rozmawiał o tym, jak będzie wyglądała przyszłość usług bankowych i czego można się spodziewać. Jednym z pytań, które gdzieś tam będę chciał zadać, to na pewno będzie, jak powinni pracownicy banków przygotowywać się na przyszłość, ponieważ według takich najbardziej śmiałych przewidywań 50% stanowisk pracy w bankowości zagrożonych, to znaczy przez wejście nowych technologii, maszyn, sztucznej inteligencji, można spodziewać się, że nawet do 50% stanowisk zostanie usuniętych, tak, nie będzie potrzebnych. I bardzo mnie interesuje, jak uważają moi rozmówcy, którzy będą nie tylko z Polski, ale również z Francji i z Londynu, jak oni uważają, co powinna zrobić osoba pracująca w branży bankowej, żeby być spokojna o swoją pracę i jakie tutaj talenty i umiejętności powinna rozwijać. Cóż, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Radzym Wójcik z kancelarii Baker McKenzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przypominam, za dwa dni zaczyna się Impact Fintech 2017. Będziemy tam. Do widzenia.